Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to drugi odcinek z Kronik Myrtany Gothic 2 i dziś właśnie jest to pierwszy odcinek z trzech najprawdopodobniej. Mam w ręku pochodnie, żeby tutaj lepiej to oświetlić. Niestety raz i prawdopodobnie nie będę mógł lepiej oświetlić tego. Także dobra, idziemy do Jorna. Jesteś cały? Czuję się, jakbym zaraz miał wypluć płuca, ale jestem cały. Jeśli cały nasz pobyt tutaj ma być równie emocjonujący co podróż, to czeka nas ciekawa przygoda. Świetnie. Obyśmy tylko nie trafili z deszczu pod rynnę. W porządku. Nie ma co tutaj sterczeć. Nam się poszczęściło, ale wypadałoby sprawdzić, co zresztą. Jeśli mnie wzrok nie myli, to nasi towarzysze niedoli udali się w głąb lasu. Chodź za mną i na wszelki wypadek nigdzie się nie oddalaj. Nie wiemy, co kryje się w tym gąszczu. Jasne. Postaram się nadążyć. Statek uciekł. Rozdział pierwszy. Witamy na Archolos. Ale kurde, głośno gierka. Zwłoki Ursa. Ty, jakie mocne, ty, dobre. Skórzany miecz, jak ja bym ich przeszukał ogólnie. A ta dwiarka to co? Dobra, pochodnia oczywiście, on tu chyba na nas poczeka, co? Przez całe swoje życie liczyłem zyski i straty. Moneta do pieprzonej monety. Pilnowałem ich jak oka w głowie, bojąc się, że je stracę i mój interes upadnie. Tak bardzo byłem w nie zapatrzony, że wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Zadbałem o bezpieczeństwo monet, a nie potrafiłem ochronić mojej własnej córki. Nie zadręczaj się, to nie twoja wina. A czyja niby? Może bogów? Powinienem był zostać z Florą na Larant, zamiast namawiać ją na tę cholerną podróż. Miałem tam pracę, a ona całe życie przed sobą. Nigdy sobie nie wybaczę tej decyzji. Chyba nie poszedł, nie? A jeszcze coś widzę, że tam jest. Także nie wiem, czy tu wrócimy lepiej już tutaj, jak mamy jakąś szansę. Ręka szkieletu. No nie wiem, czy tu nam się przyda. Jak tam na podglądzie sytuacja wygląda? No słabo, słabo. Jesteśmy jednak w dziczy, trochę ciemno. I te sprawy. Pierwszy odcinek też miał słabszą jakość. Nie możemy zostawić tak tego starca samego. Lepiej zabrać go z... No to dobra. Zrobimy pierwszy zapis właśnie. Także dobra. Też dobre chyba. Zablokowali? Dobrze kojarzę, że zablokowali? Tak, zablokowali nowo... Coś... Zbugowała się przez chwilę. Mi też tu lampki mrygają. Niedaleko jest wioska, w której będziemy bezpieczni. Chodź z nami. I zostawić ją tutaj, na pastwę topielców. Nigdy. Córka z pewnością byłaby zachwycona, gdyby jej ojciec dał się zeżreć topielcom. Teraz to już bez znaczenia. Nie żyje. Powiedz mi, czemu ma ginąć cała rodzina? Już jej śmierć to tragedia. A ty chcesz dokładać kolejnej. Może i masz rację, ale kiedyś tu wrócimy i pozabijamy wszystko, co mogło tknąć jej ciało, jasne? Dobrze, chodź. Dobra. Idziemy. Wszyscy. On idzie. Myślałem, że to jakaś roślina. Wszystko, co leży, musimy zbierać, nie? Ja też tutaj się nachylę trochę, bo właśnie roślina lecznicza, widzicie, jest trochę inna niż w podstawowym gotiku. Możliwe, że też, wiecie, latami się trochę pozmieniała i te sprawy. Są tutaj ludzie wszyscy. Zapiszmy oczywiście gierkę, żeby nie było. Muszę się też przyzwyczaić, że w miarę tą często, żeby tą grę w miarę często też właśnie zapisywać. Dobra, Jorn. Widzę, że jednak udało wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Tylko trupy. No trudno. Gdy wygrzebywaliście się na ląd, zdążyłem zrobić rozeznanie. W pobliżu jest jaskinia, w której będziemy bezpieczni. Powinniśmy iść dalej. A gdzie ty niby chcesz iść? Znasz w ogóle te okolice? O ja nie. I nie mam zamiaru kończyć w brzuchu jakiejś leśnej bestii. Byłem raz na Archolos jako dziecko. Poza tym z pokładu statku widziałem ujście rzeki. Musi być niedaleko. Jeśli pójdziemy wzdłuż niej, to możliwe, że natkniemy się na wioskę Silbach, w której mieszka nasz wuj. Jako dziecko? Równie dobrze, wioska może być spalona,
a wuj zarżnięty przez orków. Najbezpieczniej jest zostać tutaj i poczekać do świtu. Może zapytamy się o zdanie reszty? Ty, młody, co o tym myślisz? W jakim stanie są ocaleni? Ci słabe usze daleko nie zajdą. Ni cholery nie dotrzemy do wioski. Dobra. W jaskini będziemy bezpieczni? A co? Boisz się kreto szczurów? Jak tak, to idź ze swoim braciszkiem. To tyle, co chciałem wiedzieć. No, i dobrze. Przynajmniej nie zmarnujemy więcej czasu. Ty, Jorn, czy jak się tam nazywasz, nie mam zamiaru się z tobą użerać. Idę do ciepłej jaskini. I wam polecam zrobić to samo. Marvin, przestań się wygłupiać i chodź. I tak już zmarnowaliśmy za dużo czasu. To jest Fabio. Z Jornem pójdę. Z tobą, bracie. Wiedziałem, że podejmiesz rozsądną decyzję, bracie. Ktoś jeszcze wyrusza z nami do wioski? Dobrze, rozumiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie już w wiosce. Dobra, czyli... Oni idą tamtędy, my idziemy tędy. Nie wiem, czy coś tu się zmienia. No na pewno się zmienia, pewnie jakoś fabularnie, że tam no... Jest dużo wyborów w tej grze. No i niestety na te pierwsze dwa odcinki będziecie mieli... Pierwszy ścierwojazd jest. Chwila. Nie teraz. Oni tam się też biją chyba. Ręka ścierwojada. Czekaj, ile tu masz rzeczy, byku? Nic tu nie ma. Chrust. Hamuj piętą, ja tam widzę mleko. Ile tu jest rzeczy? Dobra, jakaś tutaj pochodnia. Kurde, widzę. Ja widzę tu bardzo długą serię. Bardzo długą serię. Dobra. Zbiegniemy. No, bardzo długa będzie seria, coś mi się wydaje. Widzę, że od czasu do czasu jakieś tam przecinki się pojawiają. W porządku, znaleźliśmy rzekę. Teraz musimy iść wzdłuż niej. Dobra, widzę, że będzie dym. Zapiszmy gierę. Odcinki, tak jak mówiłem, 30-40 minut. Żeby nie było też za dużo. Znaczy za długie, żeby nie były. Głodzony topielec, więc widzę, no dodali parę mniejszych jakichś tam sforków i tej sprawy, żeby jakoś tutaj to lepiej nam szło. Dobra, idziemy wzdłuż rzeki. Poszło nam łatwiej niż się spodziewałem. Grunt to trzymać się razem, wtedy żadne bestie nie są nam... Do wioski jeszcze kawałek. Musimy być czujni. Masz rację, ruszajmy. Robi się coraz zimniej. Dobra. Idziemy. Wydaje mi się, że tu gdzieś ta wioska już jest. Coś jest, coś. Ale chyba nie jest zbyt uczęszczana, coś mi się zdaje. Dobra. Co my tu dalej mamy? Mu takie krytyki siadają, bo mi da na pewno, nie? Właściwie. Mamy tak, następny poziom... Ile? 10 punktów tego. Więc dobra. Ta wygląda mi na opuszczoną. Może znajdziemy w środku coś, co nam się przyda. Dobry pomysł. Chodź. No, żebyśmy my się tu na plec nie wywrócili. Albo pójdziemy tu spać, bo wypadałoby. Chciałbym tutaj za dnia zobaczyć Archolus. Strzała. Stara moneta jakaś. On tu coś przeszukuje, jakieś szczury. Strzała kolejna.
Mógłby być łuk, nie powiem, że nie. Dobra, złoto, jakaś każda moneta się na początku liczy też. I zapiszmy grę. Wydaje mi się, że powinien być kufer otwarty, ale może być też zamknięty. Zobaczymy. Z właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No właśnie. Zobaczymy, czy coś chłop znalazł. Łap, tak na wszelki wypadek. Dzięki, na pewno się przyda. Oby nie, ale warto się... Coś jeszcze znalazłeś? Same rupie, trzeba iść dalej. Nie masz tego? Klucza? Serio? Musi być gdzieś klucz. Co my tu mamy? Mamy jakąś rękę szkielet. Nie wiem, czy ona coś tu tam zmienia. Jakiś wytrych. Sól dalej mamy. Dobra. Nie ma... Może szczury mają? Surowe mięso. Czekaj. Zawsze warto sprawdzić szczura. Nie. Mamy drugi poziom. Mamy pierwszy rozdział, drugi poziom, więc... Gdzie on poszedł? Tutaj pobiegł. Co to jest? Ścierwojad. Dobrze, tą pochodnię mamy. Inaczej bym się chyba załamał, nie? Wy praktycznie za dużo nie widzicie w tym odcinku, tak szczerze nawet. Ja nie mam jakby nawet jak tego, ze względu, że Gothic jest nagrywany przez przechwytywanie ekranu, to rzeczny. Bo on się nie wywalił. Tak mi siadł kryt. Nie ma czego plądrować. Ile on ma HP? Chyba się nie dowiemy. Napiszmy po raz kolejny gierę. Nie, 12 minut odcinka, dobra. No dzisiaj, tak jak mówię, jeden będziecie mieli z rana, drugi będziecie mieli po południu. Ale jest drewno, nie? Ale dojazd jest barwą. Dobry, dobry. Idziemy dalej. O cholera. Mocno mnie dziabnął, sukinsyn. Wszystko w porządku? Tak. To tylko draśnięcie. Na zwykłe draśnięcie mi to nie wyglądało. Muszę przyznać, że te krwiopijce kąsają. Jeśli pójdziemy dalej wzdłuż tej ścieżki, na pewno dotrzemy do ludzi. Czy ja tam widzę? Nie czuję się na siłach, by nas dalej prowadzić. Chyba będziesz musiał iść przodem. Ty, czy ja tu widzę maliny? Panie, ja nie maliny. Ile maliny dają? Może jakieś konfitury będziemy mogli robić. Od nowa punktów trafień 7. Wydaje mi się, że lepiej by było robić jakieś konfiturki. Teraz ja mam prowadzić, tak? Ty, maliny, ale fajny. Pewno będzie zadanie, żebyśmy jakieś maliny pozbierali czy coś. Bardzo ciekawa rzecz taka, wydaje mi się. I spoko opcja. Aby nas nic od tyłu nie zaatakowało, bo może być problem. Nie zdziwię się, jak on się wywali na plecy, nie? Znaczy właśnie brat głównego bohatera. Jest wioska. Ten lago mi mocniej wali, czekaj. Laga ma 5, no to właśnie laga jest słabsza. Nie wiem, czemu on mi lagę dał, jakbym serio chyba nie ogarnął tam gry do końca. Ja chcę dzień, ja już chcę dzień, nie powiem, że nie. Chwila. Ale piosenka leci, ty. W końcu chyba dotarliśmy do miasta, jest... Jest spoko. Kto cię tam szwenda po nocy? Odpowiadać mi byle szybko. Przebywamy z Londra. I niby jak przedostaliście się przez morze? Wpław? Żadnego okrętu nie widziałem. Fregata kupiecka wysadziła nas od zachodniej strony wyspy. A to bardzo ciekawe, bo z tego co mi wiadomo, królewska armia zarekwirowała prawie wszystkie okręty.
No to wygląda, że ten był wyjątkiem. Czego szukacie w Silbach? Jesteśmy wycieńczeni, ranni i głodni. Szukamy schronienia. Faktycznie. Wyglądacie jak 7 nieszczęść. Jak większość żebraków i darmozjadów, którzy uprzykrzają życie porządnym ludziom. Już raz takich wpuściłem i gorzko tego pożałowałem. Dobra, podsumujmy. Coś mi się ta twoja historyjka nie klei. Gadaj od początku, tylko tym razem bez ogródek. Przybywamy z Londram. I niby jak przedostaliście się przez żadnego okrętu? Zabraliśmy się na łajbie rybackiej. A od kiedy rybacy wypływa? A skąd mam wiedzieć? Była okazja, to skorzystaliśmy. Coś mi mówi, że straż z pewnością się wami zainteresuje. Czego szukacie w Silbach? Jesteśmy wycieńczeni, ranni, głodni. Szukamy schronienia. Faktycznie. Wyglądacie jak 7 nieszczęść. Jak większość żebraków i darmozjad... Już raz takich wpuściłem. Dobra. No dobra. Nie musicie tu tak... Najlepiej będzie, jak pójdziecie od razu do tutejszej karczmy. Dobra. Gdzie dokładnie znajduje się karczma? A ten czemu biegnie z mieczem? Co jest, kurwa? Później w prawo i mostem przez rzekę. To spory budynek. Na pewno go nie przeoczycie. Tam możecie się zatrzymać. Ale nie liczcie na miłe powitanie. Dzięki za pomoc. Będę was obserwował. Możecie być o to spokojni. I żadnego myszkowania po okolicy. Jest noc i ludzie już dawno Jasna sprawa. Jeszcze będę miał przez to kłopoty. Chodźmy do karczmy. Tam pogadamy. Tylko nie łaź tu nigdzie i nie właduj się od razu w kłopoty. No zobacz, on nas poprowadzi, bo nie do końca słuchałem, gdzie mieliśmy po co iść. Oj ty, to będzie... No, jesteśmy w wiosce. Jesteśmy chyba w mieście, tak? To jest wioska jakaś. Dobra. 17 minut mamy dzisiaj. No bardzo mi się ten OBS podobał, tak szczerze. Dobra. To jest karczma, nie? Można było zapisać gierę w końcu. Nie zapisuje się jakoś bardzo szybko. Dobrze, że się pojawiłeś. Pamiętaj, że jesteśmy tu tylko gośćmi. Zachowuj się. Postaram się. Mam nadzieję. Co to za banda? Coście za jedni? Gadać prędko, bo nie ręczę za siebie. Spokojnie, wartownik przy zachodniej bramie nas wpuścił. Powiedział, że znajdziemy tutaj schronienie. Harry tak powiedział? A to skurczybyk tak mnie załatwi. Rano będę musiała go zdzielić po tym pustym łbie. Właśnie skończyłam zamiatać podłogę, a wy, jak gdyby nigdy nic, paradujecie po niej w zabłoconych buciorach. Możemy dostać coś do jedzenia i miejsce w jakimś ciepłym kącie? Jesteśmy głodni, zmęczeni i zmarznięci. A co to ma być? To karczma, a nie przytułek dla ubogich. Złoto na stół, to pogadamy. Hej. Co tu się dzieje? Przyszły jakieś włóczęgi i mi podłogę brudzą. Jeszcze jedzenia się domagają. A złota ani widu, ani słychu. Oni ledwo żyją. Nie będą w stanie sprawić nam problemu. A Adanos każe pomagać potrzebującym. Dobrze prawi. Mi Adanosa w to nie mieszaj. Jeśli chcesz, to sobie pomagaj. Ale mnie w to nie mieszaj. Czego potrzebujecie? Mój brat jest ranny. Ukąsiły go krwiopijce i potrzebuje pomocy. Co prawda mamy w wiosce jednego maga wody, ale są z nim same problemy. Zobaczę, co da się zrobić. Możliwe, że pomoc Cyrulika będzie niezbędna. Jeszcze coś? Jedzenia i ciepłego kąta. Chyba da się załatwić. Jedzenia i wolnych kątów w tej karczmie nie brakuje. Jeszcze coś? Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Marta zazwyczaj reaguje dość nerwowo na niespodzianki. Swoją drogą, jak masz na imię? Jestem Marvin. Marvin. Skąd przybywacie i co tu robicie?
Z bratem uciekamy z Londram przed wojną. Na wieść o zbliżających się orkach postanowiliśmy zabrać się na statek przemytników. Po dotarciu do brzegu wyruszyliśmy w poszukiwaniu wioski. Część ludzi została w jaskini nieopodal plaży. To mieliście sporo szczęścia. Lasy wokół Silbach nie należą do najbezpieczniejszych miejsc na wyspie. Radzę nie zapuszczać się do nich samemu, szczególnie nocą. Postaram się przekonać wartowników, aby bez zbędnych formalności przepuścili resztę twoich towarzyszy do wioski. W pokoju na piętrze powinno być jakieś wolne łóżko. Jeszcze raz stokrotne dzięki. Dobra, idziemy jeszcze pogadać. Czekajcie, przyciszymy może dźwięk, głośność muzyki. Dobra, niech zostanie. Ej, ty. Być za cicho, to już będzie za głośno. Jak się czujesz? Trochę lepiej. Co prawda gulasz mnie rozgrzał, ale ciągle jestem obolały. W końcu, jak to ojciec mawiał, jesteśmy prawdziwymi twardzielami, nie? Zasługujemy na nowe, spokojne życie. Muszę trochę odpocząć. Chyba się położę. Bastian? Często tu umiewacie gości? Ostatnimi dniami rzadziej niż zwykle. Czasem zajrzą do nas pracownicy winnicy, drwale i kopacze. No a miastowi żłopią w swoich własnych lokalach. Jak idą interesy? Nie dość, że podatki rosną z dnia na dzień, połowa zbiorów zgniła przez te podtopienia, to jeszcze farmerzy ciągle gadają o tej bestii z lasu obok wioski. Nadchodzą ciężkie czasy. Masz coś do picia? A masz czym zapłacić? Nie zupełnie. Siadaj, pierwsze piwo masz na mój koszt. Za więcej będziesz już musiał zapłacić. Pokaż mi swoje towary. Handel Silbach. Jajo ścierwojada, jabłko jakieś tutaj. Przepisy, więc będziemy mogli tutaj gotować. Osełka tłuszczu. Dobra, na razie nic. Na razie sobie odpuścimy. Co my tu mamy? Którą? Ja mam godzinę w ogóle. 21:28. Jak to nagrywam, wy to widzicie gdzieś o 8, wydaje mi się, tak z rana dostaniecie. Dobra, ja idę na piętro do spania. O, tu pokoje są jakieś chyba. Jorn dostał łóżko, a ja dostałem chyba tu, nie? A, czemu on poszedł spać, a ja nie? A to ja dostałem swoje, tak? Dobra, także zapiszmy grę i zobaczymy, czy potem będzie można coś tu podpierdzielić, czy nie. Dobra, idziemy spać. Co? Co się dzieje? Wybacz, że budzę cię tak wcześnie, ale do wioski dotarła właśnie reszta waszych towarzyszy. Opowiedzieli nam dokładnie to samo, co ty. Więc wartownicy wpuścili ich bez większych problemów. Gdzie teraz jest reszta moich towarzyszy? Powinni być w drodze do karczmy. Wygląda na to, że będę musiał przygotować dodatkowe łóżka, a Marta nagotować więcej gulaszu. Widziałeś może gdzieś Kurta po drodze? Niestety nie. Wygląda na to, że będziesz musiał zajrzeć do niego osobiście. Gdzie dokładnie mieszka? Gdy wyjdziesz z karczmy, powinieneś skręcić w lewo, w stronę dworu Sir Ramseya, a następnie ponownie w lewo, jeszcze zanim dotrzesz do wzniesienia, na którym stoi budynek. Znajdziesz tam kilka ciasno położonych obok siebie chat. Kurt mieszka w największej z nich, tuż nad rzeką. Byłeś może u Jorna? Jak się dzisiaj czuję? Marta podała mu napar ziołowy i regularnie nakłada kompresy na ranę, ale wciąż jest bardzo osłabiony. Wygląda na to, że bez pomocy cyrulnika albo alchemika się nie obędzie. Na twoim miejscu porozmawiałbym z wujem. Z tego co pamiętam, to dobrze dogadywał się z miejscowymi alchemikami. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, znajdziesz mnie tutaj, w karczmie. Dobra, jakiś kufer to jest, czy... Nie, to nie ma tutaj chyba kufra żadnego, tak? Czy jest? Nie ma, dobra. A tu kto śpi? Jakiś Sander. Dobra, zobaczymy, czy możemy tu otworzyć ten kuferek. Wydaje mi się, żeby było spoko. Otwieranie tego. Nie znam się na otwieraniu zamku. No dobra. Q
Kurde. Czekajcie, albo sobie tak przyciszę. Bo mi tłucze ta. Idźcie napisać w sumie, czy przyciszyć muzykę, czy nie. Dobra. Anna. Jak leci? Muszę przyznać, że Silbach ma swój urok, ale to chyba nie jest miejsce dla mnie. Dobra. Wszystko w porządku? Tak, chyba tak. Dzięki, ale już lepiej idź za nim. Za nim? Za nim się zdenerwuję. Już chyba mówiłam, że nie rozmawiam z takimi jak ty. Tylko zapytałem, nie musisz być niemiła. Dobra, nie gadam z nią. Ta Marta tutaj. Hej. Gwarantuję, że nie będziemy sprawiać problemów. A czy ja coś mówię? Po prostu kobieta jestem, nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Wiktor się za wami wstawił i tylko dlatego nie wywaliłam was za drzwi. Pamiętaj. Postaramy się spłacić dług tak szybko, jak to możliwe. Tak, zobaczymy. Zobaczymy. Zawsze tak mówią, obiecują, a następnego ranka tyle ich widzieli. Co nowego? Nie denerwuj mnie. Nie dość, że muszę was obsługiwać. Dobra, Wiktor. Z nim gadaliśmy właśnie, no. Co możesz mi powiedzieć o wiosce? Co się stanie, jeśli popełnię przestępstwo? Grzywnami za złamanie prawa w naszej wiosce zajmuje się Albin. Jest on reprezentantem prawa z łaski Sir Ramseya oraz za przyzwoleniem kapitana Roderika. W wiosce należy opłacić także grzywny za jakiekolwiek przestępstwo popełnione na terenie okolicznych winnic, farm czy osad rybackich. Ten układ pasuje wszystkim. Roderich ma mniej roboty w mieście, Ramsey dostaje część z każdej grzywny, a farmerzy nie muszą stać w kolejce w koszarach. Nie będziesz miał przez nas kłopotów? Nawet jeśli, to się tym nie martw. Pręgierz mi raczej nie grozi. Poza tym mam wsparcie Bastiana i Marty. Im to nikt nie podskoczy. Dobra. Timo? Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Nie wiem tylko, jak do cholery mogłem zgubić ten cholerny kompas. Kompas? No ten, którym miałem zapłacić za podróż. Grunt, że żyjemy. To najważniejsze. Pewnie mógł ktoś podwinął. Rację. Dzięki jeszcze raz za pomoc tam. Na statku. Daj spokój. Zrobiłem to, co każdy by zrobił na moim miejscu. Gdyby nie ty, z pewnością dawno już byłbym trupem. Dobra. Hej. Jak się dzisiaj czujesz? Jest mi już zdecydowanie lepiej, ale nie czuję się jeszcze na siłach, by wstawać. Będziesz musiał sam poszukać Kurta. Jego chata była za karczmą. Z pewnością trafisz. Dobra. Widać, twój brat nieźle sobie poradził. Dodatkowo załatwił nam wejście do wioski. Nawet nie musiałem nikomu dawać po mordzie. I bardzo dobrze. Wtedy mielibyśmy prawdziwe kłopoty. Gadanie. Co słychać? Przyszedłeś mnie denerwować? Jeśli tak, to sobie daruj. Próbuję przekonać tych wieśniaków, żeby zaczęli nas lepiej karmić. Debil. Co słychać? Cześć, Marvin. W końcu jesteśmy bezpieczni. Dobra, to pogadane. Bastian. Jak idą? Nie dość, że podatki rosną z dnia na dzień. Pokaż mi. To jest, słyszeliśmy. Na razie więcej tutaj chyba nic nie będziemy robić. Jak tam wygląda nasze leczenie? Ile to leczy? Odnowa punktów trafień minus 5. Surowe to jest, a tu jest 5 daje, dobra. No to jest takie jak coś jak minusowe punkty, dobra. Rik jakiś? Riki tiki. Dobra. Jak życie? Nie kojarzę cię. Weź mnie, zostaw. Dobra, także możemy tutaj już wyjść przed karczmę i wydaje... O, dobrze, że cię widzę. O. Daryl i Maven jeszcze nie wrócili? Z tego, co mi wiadomo, nie. Ach, cholera. Tak sobie myślę, że nie powinniśmy byli zostawiać ich tam w jaskini. Wiem, jak to wygląda.
Jestem tchórzem i pierwsze, o czym myślałem na brzegu, to własny tyłek. Ale teraz żałuję swojej decyzji. Jeśli coś im się stało... Nie wiem jak ty, ale jestem gotów po nich wrócić. Poszukajmy ich razem. Podoba mi się twoje nastawienie. Zanim jednak wyruszymy, musimy poszukać czegoś dla Darela. Co masz na myśli? Jest ciężko ranny. Możemy nie dać rady go przenieść. Gdyby udało nam się załatwić jakąś miksturę leczniczą, mogłoby to bardzo ułatwić sprawę. Ty zajmij się miksturą. Ja postaram się zdobyć coś, czym moglibyśmy się lepiej bronić. No dobra. Dobra, także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Dzisiaj jeszcze powinny się dwa odcinki z tej serii pojawić, także to było na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć. Pa, pa.